Agata Karpińska, Zakochany słoń. Obok sklepu raz przechodził pewien słoń. Emanuel, takie było jego imię. Romantyczny niesłychanie, jadał kwiaty na śniadanie. Chodził po nie do kwiaciarni nawet w zimie. Na wystawie tego sklepu stała ona. Biała waza, słoń pomyślał, serce moje, taka krągła jest jak ja, coś ze słonia w sobie ma. Mej miłości nam wystarczy za nas dwoje. Więc uśmiechnął się słoń i puzonem zagrał doń, a ona cała, mimo kruchości swego ciała, aż zadrżała. Wejść do sklepu wnet zapragnął Emanuel i na progu już postawił stopy swoje. A właściciel, cały w strachu, wszystko mi potłuczesz, brachu, ja na wynos oddam ci zakupy twoje. Już po chwili obok niego stała ona, cała w pąsach. Słonią tulił zakochany, wysłuchałeś piosenki tej? Więc nie pytaj więcej mnie, co słoń robi w składzie kruchej porcelany? Wciąż uśmiecha się słoń i puzonem grywa doń, a ona drży i w kruchości swego ciała o nim śni. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.